Siemanko, witamy Was w nowym roku, w 2022. Dzisiaj znajdujemy się w Toruniu, gdzie rozpoczynamy naszą nową serię Pasja na Puchar, w której będziecie mogli dowiedzieć się trochę, jak wyglądają amatorskie wyścigi. Pokażemy również, czym chłopaki jeżdżą, jak wygląda to od kuchni i tak naprawdę od czego zacząć, żeby można było tam zasmakować tego motosportu i adrenaliny. Dzisiejszym gościem w pierwszym odcinku będzie Karol, który ściga się swoją Hondą czwartej generacji i opowie nam, jak to jest w jego przypadku i od czego to wszystko się zaczęło. Cześć, jestem Karol, a to jest moja 30-letnia Honda Civic. Porozmawiamy teraz sobie trochę z Karolem na temat jego Hondy, wyścigów, sukcesów i całej reszty, jak to wygląda trochę od kuchni. Dobra, to może pierwsze i zasadnicze pytanie. Skąd wzięła się ta pasja do takiego motosportu, do takiego ścigania? Znaczy, generalnie jeżeli chodzi o sam motorsport i ogólnie o całą motoryzację, to już jest od najmłodszych lat zajawka, tak? Jakby to było zaszczepione już przez moich braci, którzy non-stop samochody. Czyli można powiedzieć rodzinnie to tak już. Tak, zdecydowanie. No ale teraz... Tak naprawdę później dopiero, jak człowiek grał trochę w te gry, jeździł, oglądał rallycross, oglądał, jak ludzie się ścigają. Miałem zawsze takie marzenie, żeby móc się z kimś sprawdzić. Oczywiście każdy mały chłopczyk chce zostać, nie wiem, strażakiem. Ja chciałem zostać kierowcą rajdowym. Czy to wyszło? No na razie po amatorsku, w zeszłym roku udało się, że tak powiem, spełnić jakieś małe marzenie i kupić taki samochód, żeby można było po prostu zacząć się ścigać, czy to w amatorskich KJS-ach, a zobaczymy, co będzie w przyszłości, nie? No więc może troszkę o aucie, tak, że jakie było pierwsze auto, jakie jest, można powiedzieć w takim razie, pierwsze auto, którym zacząłeś się ścigać, które zaczęło Ci przynosić jakieś właśnie sukcesy, wdrożyło Cię w ten motosport już fizycznie. Znaczy pierwszy samochód, takim zacząłem się ścigać, to był Fiat Seicento, którym jeździłem z pizzą, się ścigałem. Czyli to nie była jednak Honda. Pierwsze wyścigi nie, były Z pizzą. Tak, z pizzą, byłem najszybszym kierowcą, dostawcą pizzy. Nie? Aha, nie, czyli premia szły, dobra, już wiemy, tak. Na to poszły premie. Dokładnie. Pierwszy samochód, czyli to jest ten, który za nami stoi, Honda Civic 4 Gen ED6 dokładnie. Kupiłem ten samochód z pełną świadomością. Jak już po niego jechałem, to wiedziałem, że go chcę. Wiedziałeś, do czego będzie służył. Tak, dokładnie. Oczywiście wcześniej trochę tam jeździłem sobie po tym torze w Toruniu, nie brałem nigdy udziału w żadnych zawodach. Ale no, od tego roku, znaczy od zeszłego roku jest ten samochód i to jest mój pierwszy samochód, którym się ścigamy tak naprawdę. Czyli od tego się zaczęła historia. Od tego zaczęła się historia realnego. I ta historia musi trwać, bo ja kocham ten samochód, ja go nigdy nie sprzedam. No tak samo jak ja mam czwórkę. Tak. Pierwsze kroki, jak to wyglądało? Czy początki były ciężkie? Czy miałeś z czymś problemy, żeby się wdrożyć na początku właśnie? Czy bałeś się pierwszych torów i takich właśnie legalnych wyścigów pojazdów? No, pierwsze kroki były straszne. To była taka adrenalina we mnie buzowała, że nie wiedziałem tak naprawdę od czego zacząć. I pierwsze zawody, na które przyjechałem... Wiadomo, czego się spodziewać. Początku, tak, no, dokładnie. Nie? Szczególnie, że nie znasz samochodu całkowicie, bo jednak samochód trzeba poznawać. Ja do tej pory nie jestem w stanie jeszcze wykorzystać tego potencjału, ale to później. Na początku pierwszą trudnością było to, jak pojechałem na pierwsze zawody. To była pierwsza runda toruńskiego mistrza kierownicy. No właśnie, opowiedz nam trochę o tym. No. Totalna, totalna porażka, jeżeli w ogóle chodzi o sam dzień. Był jeszcze śnieg, ten śnieg później zaczął topnieć po torze. Była totalna wanna, nie wiadomo było, jakie opony dobrać. Przy takich lekkich autach to jest naprawdę duży problem. Tak. Ja nie miałem wtedy za bardzo pomysłu, co z tym fantem zrobić. Wziąłem ze sobą oczywiście koła, całe deszczowe opony, tylko że się niestety okazało, że ten samochód miał zmienione zaciski z przodu i te koła nie weszły. Zaczęło zacisk. Tak, pomimo tego, że wcześniej były zamontowane też w Civicu, tylko że w piątym genie. Więc jechałem po prostu na zwykłych oponach zimowych, barumach i, no i to, próbowałem coś z tego skleić, nie? Człowiek ratował się jak mógł, wiadomo. Ale to był tak, to pierwsze takie zawody, gdzie ja tak naprawdę dopiero poznałem, co to jest, z czym to się je, jak to będzie wyglądało na przyszłość. No później oczywiście kwestia doboru opon, na jaką pogodę, jakie opony, jakie ciśnienie ustawiać. No właśnie, no to jest zależne, zawsze, nie? Tak, to jest zawsze ten dylemat, nie?
I właśnie taka kolejna sprawa. Jak przygotowujesz się do takich zawodów? Jak wyglądały takie przygotowania? Czy robisz to sam, czy na przykład zlecasz komuś, żeby ci przygotował auto w sensie, wiadomo, technicznym, wymienił właśnie zaciski na większe, hamulce. Jak to wygląda u ciebie? Znaczy generalnie ja zazwyczaj robię wszystko przy samochodzie sam. Ja... Jak większość ludzi, którzy dokładnie. Lepiej znać auto. Lepiej znać auto, lepiej wiedzieć, co się robi samemu przede wszystkim. Jeżeli chodzi o przygotowanie takie przed startami, no to zazwyczaj na tydzień przed w garażu jest ściągnięcie kół, przejrzenie wszystkiego, przede wszystkim układu hamulcowego, bo napędzić to się można, ale trzeba to też wyhamować ten samochód, a niekiedy te prędkości są różne, więc i dosyć spore, dlatego to zawsze musi być przygotowane tak na tip-top, choć nie zawsze się uda, no bo to jest tylko samochód. Zazwyczaj wszystkie naprawy wykonuję sam, aczkolwiek nie znam się na wszystkim, więc no nie sposób, czasami trzeba komuś coś zlecić, po prostu, ale to zazwyczaj są koledzy dobrze znani, którzy wiem jak robią, no i tak to wygląda. Czyli to jest takie obracanie się po prostu wśród ludzi w motosportu. Dokładnie. Mają trochę więcej doświadczenia. Tak. Są w stanie pomóc na tyle, nie? Dokładnie. Dobrze, że takie osoby się też znajdują, bo nie każdy chce, można powiedzieć, konkurencji pomóc. No dokładnie, tak, tak. Aczkolwiek jeżeli a propos konkurencji, przy takich amatorskich zawodach, to my raczej nie jesteśmy konkurencją dla siebie. Zazwyczaj jesteśmy dobrymi kolegami. Jesteśmy taką bracią motorsportową, jeżeli chodzi o amatorskie rajdy. I każdy zawsze sobie sam, każdemu pomoże. To nie ma, że dobra, ja tobie nie pomogę, bo ty jesteś w mojej klasie i w ogóle jesteś lepszy ode mnie, więc nie. Ale nie, na pewno wyjątki są jakieś. Nie? Tak, oczywiście, no są, no, są takie wyjątki, ale zazwyczaj większość osób jest mega, mega życzliwa i zawsze pomoże. No to najważniejsze. Mówiłeś już, że pierwszy wyścig właśnie, no był taki, można powiedzieć, chrztem dla ciebie. Tak. I był ciężki. Powiedz mi, czy jakoś dobrałeś, można powiedzieć, czy zebrałeś jakieś doświadczenie z tego? Z wyścigu na wyścig udaje ci się podnieść sobie poprzeczkę, wiedzieć, czy wiesz, co masz zmienić, jak masz zmienić? No zdecydowanie, każdy wyścig dla mnie to jest mega duża dawka wiedzy. Mówisz, zacząłeś na mokrej nawierzchni, a to jest chyba no takie najgorsze zaczęcie, można powiedzieć. Nie? Tak, rozpoczęcie najgorsze. Generalnie każde zawody dla mnie to jest mega duża dawka wiedzy i tego, co ja potrafię, co już, że tak powiem, nauczyłem się podczas jazdy, czego jeszcze nie potrafię, co muszę jeszcze sam w sobie podszkolić, no a przede wszystkim, co trzeba zmienić w samochodzie. Właśnie, nie? No to jest główny ten element nasz. Tak, tylko też... Z jednej strony trzeba wiedzieć, na co się dokładnie ukierunkować, bo samochód inaczej trzeba przygotować na przykład na Track Day Trophy czy na Time Attack Trophy, gdzie to jest typowy właśnie, typowa jazda po torach, czyli tam samochód musi być sztywny, przyklejony i to musi być ogień. Tak, ta trakta jest potrzebna. A z kolei Coyotesy, Super Sprinty potrzebują trochę bardziej miękkiego zawieszenia i to tak naprawdę... Co zawody, by trzeba było wszystko zmieniać, tak, nie? To zależy dużo od właśnie ukształtowania nawierzchni na dany, tak jak mówisz, nie? Typ jazdy, typ zawodów. Gdybym dzisiaj mógł wystartować jeszcze raz w pierwszych zawodach, zrobiłbym to zupełnie inaczej, ale no niestety czasu się zapnąć nie da. Uczyć się na błędach, także pierwsze są potrzebne takie chrzty. Tak, zdecydowanie, tak, nie? Tak. Zdobywałeś doświadczenie, tak jak ty mówisz, pierwsze rajdy z pizzą na czas. Tak, tak, powiedz, dokładnie. Czy w jakiś inny sposób szkoliłeś się zawodowy? Czy były jakieś szkolenia z szybkiej jazdy, jakieś kursy takie związane z tym, symulatory może jakieś? Na symulatorach nigdy nie jeździłem, no symulatorem nie nazwę kierownicy podłączonej pod komputer, aczkolwiek to jest jakaś tam mała nauka. Jest, tak, szczególnie dzisiaj, gdzie są naprawdę tak mocno rozwinięte te symulatory, ale ja z kolei miałem dwa szkolenia z doskonalenia techniki jazdy i to naprawdę dużo daje. To daje tyle świadomości dla samego kierowcy, co potrafisz, czego nie potrafisz. I jak ten samochód się zachowuje na śliskiej, na przyczepnej nawierzchni. Poślizgowe, tak? Pewnie dokładnie. Z tym związane były te szkolenia, no to dużo daje naprawdę. No zdecydowanie. No. Miałem dwa takie szkolenia, one bardzo dużo dały i to chyba teraz też jakby procentuje, bo wiem już na co sobie mogę pozwolić sam. Jesteś w stanie coś przewidzieć, ułamek przed pewnie chwilę, co się może wydarzyć. Nie? Wiem co zrobić, kiedy nie wiem, półży przód, kiedy zarzuci tył. To już jakby człowiek wie o tym, co powinien zrobić, szczególnie, że już gdzieś tam ten samochód trochę wyczuty jest i ale takie szkolenia na pewno dużo dają i każdemu polecam, bo to nie są duże pieniądze, a jednak nawet do takiej codziennej jazdy to się naprawdę przydaje, bo... Warunki nas mogą zaskoczyć, to bardziej teraz, gdzie jest często przymrozki z rana, niby asfalt jest czarny, ale... Dokładnie. Większość ludzi kończy na poboczach albo nieco najgorsza w rowach. Tak, no niestety. Ale to jest tylko i wyłącznie jakby pokłosie tego, że ludzie no, mają to prawo jazdy, ale no, nie wiedzą dokładnie co zrobić w momencie, kiedy tracisz przyczepność, po prostu. Na kursach uczą cię jak zdać egzamin, a nie jak jeździć. Jak jeździć, tak?
pierwszy śnieg, pierwsze przymrozki weryfikują tak naprawdę. Dokładnie. Jak udaje Ci się połączyć taką pasję z życiem codziennym, jeżeli chodzi o rodzinę, o pracę? Bo jak wiadomo, to jest sport amatorski, no to nie jest zawodostwo, z tego nie idzie wyżyć, to no jest nie. pasja. Dokładnie. Ale jak na to reagują Twoi, po prostu Twoja rodzina i reszta otoczenia? Znaczy wszyscy moi bliscy generalnie bardzo mocno mi kibicują i nigdy nie było takiej sytuacji, że nie mogę jechać na zawody. Nie, jakby no wszyscy wiedzą o tym, że to jest, no nie mówię, że moje pierwsze miejsce w życiu, ale jest to dla mnie ważne, bo jest to mega duża odskocznia. Może w jakimś stopniu spełnić tak naprawdę. Dokładnie, tak a poza tym mojego. Ja podchodzę do tego w ten sposób, że takie zawody dla mnie to jest po prostu zresetowanie się. Jeden idzie na imprezę się napić i ja wsiadam w samochód, jadę na zawody, tam się wyżyję, tam sobie, że tak powiem, zresetuję głowę. Dzień wyścigowy. Dokładnie i po prostu ja tak to traktuję i tak samo traktują to wszyscy moi bliscy. Moja narzeczona zawsze jest ze mną, jeżeli nie może jechać, tak, wspiera mnie zawsze. Także no jest naprawdę, da się to poukładać, jak tylko się chce, dokładnie. No czasami trzeba po pracy jechać do garażu, coś naprawić przy samochodzie, przygotować. Coś podreperować, dokładnie, no to niego nie unikniemy, nie? I siedzisz tam do późnych godzin nocnych, ale nie ma z tym problemu żadnego. Jak się chce, to wszystko można. Czy w tych takich ściganiach były jakieś, można powiedzieć, takie cięższe momenty, krytyczne momenty, czy jakieś może wypadki, które tak jakby trochę Ci w głowie uświadomiły, że kurczę, może jednak nie róbmy tego, może to jest trochę niebezpieczne, może zahamujmy to. Wypadku żadnego nie było, nigdy nie było nagle takiej sytuacji, gdzie mógłbym sobie powiedzieć, że nie, że to jest jednak niebezpieczne. Ja zawsze jak stoję na starcie, skupiając się, mówię sobie, to jest tylko zabawa. Dojedź. Co będzie, to będzie, ale dojedź. Tylko i wyłącznie. Nie ma sensu przeginać. No, jakby mi ktoś płacił za start, nie wiem, 100 tysięcy złotych, no to może wtedy bym się zastanowił. Presja taka odgórna. Tak, dokładnie. A jeżeli robimy to tylko w formie amatorskiej, takiej, żeby dla siebie, to nie ma sensu. Lepiej dojechać, ale bezpiecznie, cało, zdrowo. Oczywiście raz tylko zdarzyła się awaria przez cały sezon. Strasznie byłem zły, bo miałem mieć pierwsze miejsce, a wyszło jak wyszło na ostatnim przejeździe. Ostatnia prosta. Trochę mnie emocje poniosły. Niestety. Już było poczuć te emocje już wtedy. I półośka pękła jak to w kondzie. I teraz wszyscy będą półośka w kondzie. Tyle mocy, jak to możliwe. Tyle momentu obrotowego w takiej kosiarce. Tak, dokładnie. Jak to jest przed wyścigami? Czy towarzyszy Ci jakiś stres? Czy bardziej taka pozytywna adrenalina, która można powiedzieć napędza Cię, daje Ci takiego jeszcze kopniaka? Stres i adrenalina to jest zawsze, bo stresujesz się tym, czy samochód działa, czy wszystko będzie ok. Adrenalina, jak stoisz na starcie, przynajmniej w moim przypadku, jest tak wielka, że ja czasami nie pamiętam tego, jak jechałem. Jak ruszasz. Dokładnie. A powiedz mi jeszcze, czy na przykład mógłbyś porównać tą adrenalinę z pierwszym wyścigiem, a teraz z kolejnym, zdobywając to doświadczenie na koniec sezonu, czy to jest... Początkowe pierwsze wyścigi były na większej adrenalinie, czy tamte były? Adrenalina może jest podobna, bo wtedy było to wielkie nieznane, a teraz to jest po prostu chęć przejechania tego jak najszybciej. I masz jeszcze większą adrenalinę, bo możesz jeszcze szybciej jechać. Możesz poznać swoje granice. Takie. Dokładnie. I adrenalina jest podobna. Zdecydowanie. To niech nam towarzyszy, tak? No. Dobra zabawa do tego. I zawsze jak wracam do domu po takim dniu wyścigów, jak to wszystko ze mnie zejdzie, jak ta adrenalina opadnie, te emocje wszystkie, to jest po prostu człowiek tak zmęczony tą adrenaliną. No Jezus. Dokładnie. My to właśnie w drodze powrotnej często z torów, z Krzyśkiem jak wracamy, to jest to samo. Przychodzi takie zmęczenie, oczy się zamykają, dopiero opuszcza to wszystko. Dokładnie. Na to, że jesteś pełen energii i wigoru, a tak. Jednak pod koniec... Możesz nic nie jeść przez cały dzień, bo wszystko masz ściśnięte. No. Jaki czas, jaka to prawa, nie? Tak, także to jest fajne właśnie, nie? Jakie są plany na ten sezon nowy? Co do auta, czy chcesz jakieś imprezy charakterystyczne zahaczyć? Wiesz co? Fałtek Cup, typowo dla Hondy. Nie mam Fałteka. Jeszcze? Jeszcze. Wiesz co, generalnie planów było dużo, jak to zawsze, każdy. Dużo planuje, ale co z tych planów wyjdzie, to wszystko, to, że tak powiem, finansowo jest mocno ograniczone. Uzależnione, to się zgadza. Bo były plany na to, żeby właśnie założyć czapkę z Fałtekiem, no głowicę z Fałtekiem, żeby zrobić tu ze 150-160 koni, bo jest potencjał. Jest możliwość, ale to są koszta i to są już dosyć spore koszta. Trzeba było zajrzeć w zawieszenie pod kątem tego, żeby je trochę usztywnić. W tym sezonie raczej zrobimy to pewnie bardziej w takiej budżetowej wersji, czyli no może wypływają. Jakaś twardsza sprężyna tylko i wyłącznie. Ale zobaczymy. No, na razie plany są takie, żeby przejeździć cały sezon. Bez awarii najlepiej. Tak, nie skupiać się jakoś mocno na zawodach typu Time Attack Trophy, bo tam
nigdy jeszcze nic nie zdobyłem. Nie konkurencja jestem w stanie... tam naprawdę. No tam już przyjeżdża, nie? Powiedzmy, śmietanka. Tam już naprawdę przyjeżdża taka śmietanka, gdzie nie jestem w stanie. Chociaż i tak jak w swojej klasie, powiedzmy, chociaż i tak jest bardzo dobre wyniki osiągasz, tak? Jak no jak na pierwszy sezon, to tam trzymam się ich kurczowo. Ale chłopaki już się tam wcześniej ścigają, jednak ta specyfikacja mechaniczna ich jest też już bardziej zaawansowana. Zdecydowanie. I opony typu slick, pełen, sponsorzy, tam budżetowo jest naprawdę mocno. A tu jestem sam, samiutki, czasami się śmieję, bo przyjadę, biorę lawetę, sam sobie zapakuję samochód na lawetę, pojadę tą lawetą. Są wystarczalny zawodnik. Dokładnie, wszystko samemu robię. Dobrze, powiedzmy, jak wygląda to finansowo? Jak wyglądają koszta takiego przygotowania na, powiedzmy, taki tam mały tam trophy time attack czy coś takiego? Czy można liczyć na sponsorów? No, to jest na razie raczej... Powiem tak, jeżeli chodzi o koszty, to nie jest mega, jeżeli chodzi o amatorską wersję, to nie jest jakoś mega drogi sport. Samochód to już jest tylko i wyłącznie kwestia, co ty chcesz. Możesz nawet jeździć normalnym samochodem cywilnym twoim, którym jeździsz na co dzień. Więc do tego dojdzie ci tylko koszt paliwa. No to jakieś tam, powiedzmy, 100 zł już licząc na górkę na paliwo i 150 zł zazwyczaj od 150 do 250 w zależności od rangi zawodów. Mhm. Jest to wpisowe. Nic więcej cię to nie kosztuje. Możesz pożyczyć od kogoś kask albo kupić najtańszy, jaki jest. Za 250 zł, bo ja nawet chyba taki mam. Za tyle. I jeździ i daje radę. I jeździ i daje radę i nie ma z tym żadnego problemu, także to nie jest droga rzecz, a daje mega dużo frajdy i przede wszystkim świadomości siebie za kierownicą. Co czym są dla Ciebie takie wyścigi, w których możesz brać udział właśnie i startować, pokazać? Przede wszystkim spełnieniem swojego marzenia za dzieciaka. Marzenia trzeba spełniać i trzeba je mieć. I je realizować. I to jest dla mnie spełnienie marzenia. I odskocznia, pozytywna dawka adrenaliny, moje hobby, rzecz, dzięki której chcę, że tak powiem, funkcjonować dalej, nie? I dalej to robić, dalej jeździć, bo to jest mega przyjemne uczucie. No nie jest to może miłość, że tak powiem, ludzka, ale jest to naprawdę mega przyjemne uczucie, przynajmniej dla mnie coś, co daje mi mega, mega dużą dawkę pozytywnej adrenaliny, pozytywnych endorfin. Chce mi się po prostu dalej to robić. Każde spojrzenie na to auto po prostu motywuje Cię, żeby jednak wsiąść tam i... Tak, wiesz, jak wchodzę do garażu, otwieram garaż, nie wiem, miesiąc mnie nie było, otwieram garaż, bo zawsze ją pogłaszczę i w ogóle po zawodach... Słówko powiem, nie? Ja traktuję to jako moje dziecko. W końcu jest takie... jesteś starszy ode mnie. Tak, bo samochód jest starszy ode mnie, to akurat racja. Cieszę starszą. Doświadczona. Tak, dokładnie. Powiedz nam, czy jeszcze masz jakiegoś idola, na którym się wzorowałeś? No wiadomo, kiedyś to dzieciaka, tak jak ty mówisz, Colin McRaley, czy jakiś polski gwiazdor motosportu, który tam osiągnął jakieś sukcesy i tak można powiedzieć, chciałbyś się do niego jakoś nawiązać, przypiąć? Wiesz, ja oczywiście możemy mówić, tam Sebastian Loeb, naprawdę takie gigantyczne nazwiska ze sceny światowej, ale my w Polsce mamy bardzo dobrych kierowców. I o tym mało kto mówi. Bardzo dużo słucham Jakuba Kolina Brzezińskiego, oglądam sobie jego filmiki, oglądam sobie jego felietony, nawet miałem do niego pojechać, ale niestety finansowo się to nie spięło, bo tak, miałem taką możliwość, ale niestety finansowo się to nie spięło, ale naprawdę mega pozytywny facet, który chce uczyć i chce tak jak jeździ, wiedzę, tak jak jeździ on, tak jak on ma wyczucie, powiedzmy, ciężaru samochodu, tego jak te siły się przenoszą, to nikt chyba w Polsce nie jest w stanie tak opowiadać o tym i tak jeździć płynnie tym samochodem, tak, takie płynne ruchy robić. Oczywiście jednak to auto robi to najważniejsze, tak, przerzucanie tej masy. Nie? Zawsze tak i na pewno to jest moje drugie marzenie, pojechać do niego na ten jego tor, który ma u siebie, pojechać, odbyć z nim taki dzień szkoleniowy, bo to na pewno zaprocentuje mocno. Aczkolwiek no nie babcią, bo babcia tam wypękła w pół, podejrzewa, bo tam hopy, nie hopy są różne, więc hopy nie. Hopy są straszne akurat. To nie jest samochód do tego, ale zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Plany są dosyć spore, na razie nie chcę ich zdradzać. Bo wiadomo, niektóre rzeczy warto trzymać w tajemnicy, żeby zaskoczyć. Dokładnie. Dobrze, to teraz może opowiemy trochę o aucie, o jego dokładniejszej specyfikacji. Co tam siedzi pod maską, jakie jest zawieszenie, jakie hamulce. Także otwórz maseczkę na początek. Dobrze. Silnik 6,2 litra Hemi V8. Czyli standardowa specyfikacja Hondy z tamtych lat. Dokładnie. Wszystko tak, jak powinno być w Hondzie, to mi się podoba. Tak, oczywiście. Dobrze, to zacznij nam może od silnika. Co tu jest, jaka to jest pojemność, jakie są modyfikacje. To na początek.
Generalnie za wiele to tutaj się nie dzieje. Seryjnie tutaj było D15B2, ale niestety ten silnik już wyzionął ducha i zamontowany został D16Z2. Czyli nadal z czwartej generacji. Nadal z czwartej generacji, nadal zwykła szesnastka bez VTK. Modyfikacje. Układ dolotowy, tak jak widać, jest zmieniony. Zmieniony wydech na 2,25 cala od początku do końca, pełny przelot z końcowym wydechem tylko. Kolektor 4,2,1. Kolektor 4,2,1 owinięty oczywiście. Jest zmieniona troszkę mapa. Czyli jest troszkę, tak można powiedzieć, wystrojony. Jest troszkę wystrojony. Jak ją kupiłem, ona już była wystrojona, ale niestety była dosyć mocno podlana, tak jakby ktoś tutaj chciał turbo zamontować, nie? I może było! I strzelała takim czarnym kopciuchem czasami. Wystrojona została przez doktora Foxa. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Obecnie 122 konie, nie pamiętam ile newtonometrów, przepraszam najmocniej. Ale mimo... Chodzi, nie są ważne newtonometry. Nie, nie, nie. Ale mimo tego naprawdę samochód mega fajnie się odpycha. Waga to jest na tą chwilę 860 kg. 860 kg, wow, to powiedz nam, no dobrze, już przyszliśmy do wagi, to może czego nie masz w środku? Wszystkiego. W tym samochodzie oprócz dwóch foteli, kawałka deski rozdzielczej, kierownicy, no i daszków przeciwsłonecznych, to nie ma nic. Cała tapicerka została wyciągnięta, wszystko zostało wybebeszone. Nie chcę ciąć wnętrza jakichś tam. To już jest naprawdę stelaży. Osłabianie tej konstrukcji dosyć wiotkiej w Hondzie i tak. No, to widać nawet jak ta maska się gnie, nie? To nie jest laminat. To nie jest laminat, to jest blacha. Fabryczny. Dokładnie. Tylko i wyłącznie wyciągnięte wnętrze, nic więcej nie było robione tak naprawdę, nie? Dobrze, powiedz nam jak w takim razie zawieszeniowo to wygląda. Wspomniałeś coś, że już tu jest jakiś tam kicik. Zawieszeniowo, no co, z zawieszenie, no to mamy amortyzatory Kajaby, do tego jest sprężyna obniżająca Eibacha, tylko nie pamiętam dokładnie skoku obniżenia i nie pamiętam jaka jest obciążenie w kilogramach sprężyny. Twardości. Całe zawieszenie jest postawione na poliuretanie, oprócz cukierków z tyłu. Cukierki... Nie. Cukierki nie? Zamontowałem hard racy. O! No, tą gumą to można gwoździe wbijać, naprawdę. To cukierek przy tym to jest, znaczy poliuretan przy tym to jest chyba miękki. O kurde. Naprawdę, to dało dużo. No bo tak można powiedzieć, całe zawieszenie opiera się z tyłu na tym cukierku, a one są na niego są największe siły przydziałane. Tak. Także teraz dużo ci to usztywniło. No same jeden, że tak powiem, cukierek hard race'owy kosztuje 380 zł. Ło, no do niego. Mówi samo za siebie, gdzie OM-owy kosztuje około 80, przynajmniej tak kosztował ostatnio. To zaszlałem. Chciałem coś zrobić, żeby było bardziej sztywność, tak powiem. Niestety jeszcze trzeba utwardzić to zawieszenie, bo jest trochę po prostu za miękko. Aczkolwiek no, nie jest. Jest komfortowo. Tak, bardzo. Szczególnie jak się jedzie 180 km na zawody. W twardym kuble w środku. Tak, tak. I tak naprawdę też to wszystko. Nie ma tutaj żadnych regulowanych wahaczy, nic takiego. Grubsze stabilizatory? Dołożony jest tylko stabilizator na tył, bo ona nie miała seryjnie. 13, 15? 13. Czyli seryjny z ED7. Tak, dokładnie. Właśnie 15 ED9. Tak. Rozpórki, tak? Widzimy jakieś rozpórka przodu. Przód, rozpórka tył. Delikatna modyfikacja musiała być zbiorniczka płynu hamulcowego, ponieważ. Tak samo jak u mnie, zgadza nie się. Nie chciała wejść, trzeba było go odwrócić, troszkę tam porzeźbić, ale generalnie. Ale mieści się. Ale weszło, weszło, wszystko działa. Producent nie przewidział, że ktoś założy tu pompę jednocelową po prostu. Dokładnie, bo jest pompa jednocelowa, hamulce z przodu właśnie, teraz są po hamulce. Zmodernizowane. Z tego co dobrze pamiętam, aczkolwiek nie sprawdzałem tego, bo to już poprzedni właściciel hamulce z przodu zmieniał. Podobno zaciski są od Renault Kangoo. Nie wiem, ale kurde. Na pewno nie są hondowskie, bo nie pasują. Tego jeszcze nie słyszałem. Nie wiem. Znaczy, z przodu są na pewno 262 tarcze, z tyłu jest seria bęben. Nie zmieniam na razie hamulców z tyłu, ponieważ nie są potrzebne. Mówić, kiedy zmieniamy na tarcze z tyłu? No? Na razie nie zmieniam. Łapa jednak robi swoje na tym bębnie. Dokładnie. No jestem niestety... w stanie. No, trzeba przyznać, że w Hondzie hamulec ręczny na bębny no jest o wiele lepszy niż tarczowy na tak, na ręcz, jakiekolwiek nie? Nawroty nie ma problemu, tak. Zaciągasz ręczny, ten samochód stawia bokiem. Od razu dwa koła hamują, to jest rady. Ja po przejściu właśnie ze Sapos bębnów na tarczę też się zdziwiłem, że jest słabszy ręczny.
nie chciałem zmieniać na razie na tarcie z tyłu, ponieważ boję się tego, że ono ma trochę za lekki tył i podczas hamowania może mi blokować tylne koła, tak? Ja zauważyłem taką zależność u siebie właśnie teraz. No. Właśnie na ostatnim track dayu w grudniu, że tył mi potrafił pierwszy na mokrym zahamować. No właśnie, nie? Chciałbym się tego uchronić. Ja nie narzekam, ona ma hamulce naprawdę bardzo dobre. Auto jest lekkie, to trzeba przyznać. Tak. To dzięki temu, nie? Bo tak. Na przykład taka zależność jest chyba w Hondach z tyłu, bo strasznie nierówny rozkład masy jest, nie wiem czy to zauważyłeś, no. Czwartej generacji. Jak ja ważyłem, przód ważył chyba 600, około 600 kilo, 650, a tył 320, także tak. To jest dwa razy tyle. No. To czuć podczas jazdy, tak. ona lubi tą dupką zamieść, ona lubi, potrafi. Niestety zamieść, my tu tak. Odchudzamy to jeszcze bardziej, ale tracimy no. Trochę na przyczepności czasami. No niestety, tak trzeba jest. Nadrabiać oponą zawieszeniem. Zdecydowanie, opona jest najważniejsza tak naprawdę. Opona, no. Bez opony to w ogóle nie ma sensu się brać za jakiekolwiek ściganie i chęć do gonienia tych najlepszych, tych najwyżej, bo bez tego to się nie da. Ja się też bardzo zdziwiłem, jak nawet założyłem, można powiedzieć, tego naszego polskiego semislika. Jest niebo a ziemia Race GT GO. Tak, zdecydowanie. Są oczywiście jeszcze tańsze odpowiedniki Race GT, tam eko-opony. Ale myślę, że do tych sportów amatorskich to jest naprawdę najlepsze rozwiązanie. Zdecydowanie. Bo gdzie porównując ceny zwykłego tam slika, pół slika Michelin czy innego Federala, to jest cena dwukrotnie wyższa, trzykrotnie wyższa. Oj tak, nie. No wiadomo, na takim Federalu, znaczy to też każda opona ma swoją specyfikację. Federal jest dobry, ale on się długo grzeje na tak. Przykład. Jego trzeba długo dogrzewać. Na dłuższych torach może by po prostu dokładnie. Dało radę. Gdzie dokładnie. Tutaj te nasze, można powiedzieć, te budżetowe sliki dłuższych torów by się o wiele szybciej zużywały. Pewnie. No zdecydowanie. Nie, a propos skrzyni, no jeden z ważniejszych elementów w Hondzie, tak? Tak, skrzynia no to co, standardowo 4-4 przyłożenie główne, 3-4 z CRX-a, standard. Tak, piątka jest długa. No, powiedz nam, przy piątym biegu, przy 3000 obrotów, ile masz na prędkościomierzu? Około 110. No to faktycznie jest troszkę dłuższa, no. Około 110. No. To daje dużo, jak jeździmy powiedzmy gdzieś na zawody, jak jadę na kołach tym samochodem, aczkolwiek po awarii w Toruniu stwierdziłem, że będę jeździł wszędzie lawetą. Raz tylko ten samochód pojechał na kołach dalej, to dobroczyna akurat. No to było jakieś 180 km w jedną stronę. Bałem się, ale kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Szampana, dokładnie, nawet. Nigdy nie było problemu z tym samochodem, naprawdę. Nigdy nie znawet na trasie po prostu. Nigdy. Możesz go katować, możesz go za każdym razem, że tak powiem, gnać ile tylko fabryka daje, a on nie chrząknie, nie kasznie, nie zagrzeje się. Nigdy nic się z tym autem, jeżeli chodzi o silnik, nie stało. To jest Honda, a nie bierze oleju. O kurde, no to już jest evenement. No. Naprawdę, od wymiany do wymiany ona ma zawsze wlane trochę więcej, tam ze 2-3 mm ponad stan na bagnecie jest. W zakrętach to lepiej pomaga. Dokładnie, ale nigdy nie było czegoś takiego, że muszę dolewać ten olej, że muszę go sprawdzać za każdym razem. Jak kopci, puszcza błąki niebieskie, nie było. No tam na zimnym lekko, bącznie, ale nie ma jakiegoś, nie. Poboru ani nic takiego. Nic. To jeżeli by chodziło o specyfikację auta, to by było na tyle. Wiecie już troszeczkę więcej. Wiecie, czym Karol ścigać się chce, czym się ścigał i czym ścigać się chce. Na pewno wpadną jakieś modyfikacje, także kwestia czasu i kwestia kolejnych wyścigów. Dokładnie. Koniec tego gadania, czas przejść do przyjemniejszej części tego odcinka, gdzie postaramy się zmierzyć przyspieszenie od 0 do 100. Honda Civic z naszym nowym raceboxem i w miarę możliwości i warunków na drodze postaramy się również zmierzyć prędkość i czas na 1/4 mili. Świetnie, zobaczymy. Teraz było 7,5 na od 0 do 100 i 15,47 na 1/4 mili. Jeszcze trzeba raz spróbować, zobaczymy.
Jesteśmy już po pomiarach, także znamy pewne cyfry, o których powie Wam Karol. A więc, przyspieszenie od 0 do 100, 7,27 i potrzebowała na to 124 metrów. A 1,4 mili, tutaj mamy 15,31 sekundy, a prędkość na końcu 143 km. Także jak na 30-letni zabytek, nie jest źle. Myślałem, że będzie powyżej 8, a jednak miło się zaskoczyłem. Fajnie, tak, pozytywny akcent. A my na dzisiaj już kończymy, także zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału. Zostawcie po sobie jakiś komentarz. Dokładnie. Pozdrawiamy gorąco i do zobaczenia. Cześć!